Mało, mało brakowało, jak Cię kocham, życie moje, abym ominął to miejsce, gdzie jestem, na ławce pod kasztanem, pod Annopolem, na brzegu tej największej rzeki, nad którą mieszkałem nie raz, nie ostatni. Wysiadłem z samochodu, co mnie wiózł i który dalej nie jechał. I chociażby chciał, to by nie pojechał, bo była rzeka. I nie to, że nie było mostu, bo most był, ale był właśnie w budowie. Na samym wykończeniu, ale jednak jeszcze nie. Żołnierz stał z karabinem u wejścia i strzelił. Gorącz panowała straszliwa od dłuższego już miesiąca. 35-45 stopni pod słońcem to było normalne, a 50 to nie było też nienormalne. I tak dzień w dzień od dłuższego już miesiąca. Dawno już nie było czegoś podobnego. Ludzie mówili, że 16 lat temu było coś podobnego i tak samo w pierwszym roku wojny, 23 lata temu. Jeszcze w tył był słynny rok 34 lata temu. Jeszcze dalej gazeta już podawała, że słynny był w gorączkę jeden rok na 5 lat przed końcem wieku minionego. Wszystko wszystkim. Susza i gorącz była straszliwa. I nawet ja, chłopak słoneczny, jak rzadko spotkać, musiałem co jakiś czas w cieniste się chować. Taki żar padał z nieba namacalny. I co jeszcze? W koszuli lżej było niż bez, a deszczu nic a nic, całymi tygodniami. I to już zaczynała być klęska dla ziemi spalonej i dla całego narodu. I to już zaczynało być niedobrze dosyć. Modlił się więc naród religijny o deszczu zesłanie. Ludzie dawali nam mszę, szli na procesję, ksiądz kropił, ale to było ciągle na razie wszystko, ta święcona woda. To był na razie cały deszcz.